Cześć, Mano. Dzisiaj przed nami temat rzeka, czyli imbuing, inaczej nasycenia do naszego ekwipunku. Jest to równie prosty, co bardzo obszerny temat, dlatego postaramy sobie się go dzisiaj omówić. Zaczniemy sobie od tego, czym naprawdę jest imbuing, co musimy zrobić, żeby móc go samodzielnie wykonywać. Potem porozmawiamy sobie, gdzie możemy jaki typ imbuingu włożyć. No i na koniec zastanowimy się nad tym, kiedy warto oraz czy opłaca się go w ogóle stosować. Także zaczynajmy, zapraszam na kolejny film. Dobrze, zacznijmy sobie od tego, czym tak w ogóle jest imbuing. Imbuing są to różnego typu bonusy, które możemy włożyć do hełmów, broni, zbroi, plecaków, butów i tak dalej, i tak dalej. Generalnie do naszego ekwipunku. Aby w ogóle móc robić imbuing, musimy wykonać Forgotten Knowledge Quest. Są to dokładnie te portale w świątyni na północ od Thais. Aby w ogóle móc zrobić imbuing, przynajmniej pierwszego poziomu, to musimy tylko oddać tam 5 tomów knowledge i to wszystko. W tym momencie możemy już robić imbuing pierwszego poziomu. Aby robić imbuing drugiego poziomu, oprócz tego potrzebujemy mieć konto premium, czyli jak do wszystkiego w TB. Natomiast żeby móc wykonywać imbuing na trzecim poziomie, no to tu już musimy wykonać różnego rodzaju questy. W zależności od rodzaju imbuingów są to różne questy. Na przykład jeśli chodzi o te podstawowe imbuingi, czyli life leech, mana leech, obrażenia od żywiołów, obrona przed żywiołami, czy skille w większości, no to tutaj musimy wykonać Forgotten Knowledge Quest do finału, czyli te 6 portali, w każdym z 6 portali w świątyni musimy zabić bossa. No i to nam odblokuje te wszystkie podstawowe imbuingi, czyli wykradanie życia, wykradanie many, skill boosty, czyli distance fighting, axe, club i sword fighting, a także shielding. Oprócz tego obronę przed żywiołami, od śmierci przez ziemię, lód, ogień, energię, polut. No i obrażenia od tych samych żywiołów. Co do samych obrażeń, to sobie jeszcze porozmawiamy oraz tych typów imbuingu. Natomiast, żeby robić imbuing na poziomu trzeciego na magic level lub na obrażenia krytyczne, musimy wykonać albo finał właśnie Forgotten Knowledge Questu. Raczej mało kto się na to decyduje, gdyż jest po prostu ciężki. Drugą alternatywą do tego jest zrobienie finału, czyli całego questa Herd of Destruction, czyli potocznie zwanych Gold Bossów. Jest on znacznie łatwiejszy i prostszy w wykonaniu i większość graczy właśnie na to się decyduje. Wykonanie go odblokowuje nam właśnie możliwość robienia imbu na kryta oraz na magic level. Dalej, jeśli chodzi o questy, to mamy Dangerous Depths questa, czyli WZ-y od 4 do 6. Po zabiciu 3 bossów w tych wazonach będziemy mogli robić imbuing na backpack, czyli powiększenie udźwigu. No i zostaje nam jeszcze Dreamcards quest, który umożliwi nam robienie imbu na antyparala do butów. No i to są wszystkie questy, których tak naprawdę potrzebujemy, żeby mieć wszystkie rodzaje imbuingu odblokowane, czyli przynajmniej część Forgotten Knowledge questu, Herd of Destruction w całości, do tego Dangerous Depths, czyli WZ-y, no i Dreamcards questa wraz z finałem. Dobrze, jak już wiemy, jakich questów potrzebujemy, żeby móc robić wszystkie rodzaje imbuingu, porozmawiajmy sobie,
jak to działa. Jak już wspominałem, mamy trzy poziomy imbuingu. Pierwszy to rozpoczęty Forgotten Knowledge, drugi konto premium i trzeci po ukończane questy, które nam odblokowują te imbuingi. Na wykonanie pierwszego poziomu imbuingu potrzebujemy, oprócz oczywiście Creature Productów. Jakie Creature Producty trzeba, możecie sobie sprawdzić właśnie klikając w imbuing Shrine'a. Shrine'y możemy sobie kupić ze stora do domku. Gdzieś tam tutaj sobie o, imbuing Shrine jest i Gold Imbuing Shrine. Możecie go sobie zakupić lub taki sam Shrine znajduje się w każdym temple w mieście. I różnica między tymi Shrine'ami jest taka, że ten stoi w domku i kosztuje 150 czy 200 Tibia Coinów, a tamten jest za darmo. Poza tym różnicy nie ma żadnej. Jak klikniemy sobie w tego Shrine'a standardowo Use With, no i na jakiś przedmiot, na który chcielibyśmy zrobić imbuing, no to otworzy nam się menu imbuingu, gdzie możemy sobie wybrać, jaki imbuing chcemy zrobić. No jak już sobie go wybierzemy, wybieramy sobie poziom, na który chcemy ten imbuing zrobić. No i tu mamy wylistowane przedmioty, rodzaj oraz ilość, jakie są nam potrzebne na dany typ imbuingu. Tak, w zależności od tego, jaki imbuing wybierzemy, inne przedmioty będą potrzebne. No i teraz porozmawiamy sobie o cenie. Podstawowy imbuing kosztuje 5k plus przedmioty oczywiście. I mamy 90% szans, że zakończy się wkładanie tego imbuingu sukcesem. Jeśli chcemy być pewni, musimy dopłacić 10k i wtedy za 15k mamy 100% pewności, że uda nam się ten imbuing zrobić. Za drugi poziom jest to już 25k plus 30k za pewność, ponieważ standardowo jest to tylko 70%. Natomiast poziom trzeci mamy już tylko 50% szans na to, że imbuing się powiedzie. Sam imbuing kosztuje 100k plus itemy oczywiście. No i żeby mieć pewność, dodatkowe 50k, czyli imbu trzeciego poziomu kosztuje 150k plus itemy, których potrzebujemy na dany typ imbuingu. No i tak, czym różnią się poziomy imbuingu? No tutaj to już zależy od samego typu imbuingu. Jeśli mówimy tutaj o zadawaniu obrażeń z żywiołów, czyli na przykład jeśli chcemy sobie w miecz, dajmy na to Blade of Destruction, wrzucić żywioł, na przykład żeby zadawał on obrażenia z śmierci, z lodu, z ognia itd., no to tier 1 daje nam, konwertuje nam 10% obrażeń danej broni na dany żywioł. Tier 2 25%, natomiast tier 3 50%. Co znaczy konwertuje? Znaczy to, że na przykład jeśli miecz ma 50 obrażeń fizycznych normalnie, to po włożeniu imbuingu ile x% zamieni się w obrażenia od żywiołu. Czyli na przykład jak mamy 50 ataku w danej broni normalnego, dodajemy sobie na przykład tier 3 obrażeń od ognia, wtedy mamy 25 od ognia i 25 obrażeń fizycznych. Jeśli chodzi o Life Leecha, czyli wampiryzm, no to tier 1 daje nam 5%, tier 2 10%, natomiast tier 3 25%. I działa to w ten sposób, że w momencie, kiedy my zadajemy obrażenia potworom, to część tych obrażeń, właśnie ten procent, zostaje przekonwertowana w nasze HP, czyli wraca do nas w postaci zdrowia. Dajmy na to, mając tier 3 imbuing na Life Leecha, uderzamy jeden pojedynczy, bo możemy mieć kilka generalnie imbuingów jednego rodzaju, o tym zaraz. Czyli mamy 25% wampiryzmu w tym momencie. No to uderzając za 100, dostajemy z automatu 25 HP. Jeśli chodzi o obrażenia obszarowe, działa to tak, że odzyskujemy HP z najwyższego zadanego damage'u. Czyli na przykład trafimy 8 potworów, od 25 na przykład do 150, no to dostaniemy tylko z tego najwyższego hita, czyli 150, wróci nam HP. Na tej samej zasadzie działa mana leech, z tym, że tutaj mamy tier 1 3%, tier 2 5% oraz tier 3 8%.
No i dalej mamy kryta, tier 1 15, potem jest 25 i 50%. Natomiast jeśli chodzi o kryta, są to dodatkowe, dodatkowo zadawane obrażenia krytyczne, ponieważ na samo trafienie krytyka mamy 10% szans w każdym przypadku, jeśli zrobimy sobie imbuing. Z tym, że przy tier 1, jeśli trafimy już tego kryta, to zadamy 15% dodatkowych obrażeń, czyli na przykład jeśli uderzymy za 100 i trafimy kryta, no to uderzymy za 115. Przy tier 2 za 125, przy tier 3 za 150. Czyli dodatkowe 50 obrażeń wtedy zadamy. Przejdźmy sobie do defa. Wyjątkowo w przypadku obrony przed śmiercią jest to 2, 5 i 10%, natomiast w przypadku pozostałych żywiołów jest to 3, 8 oraz 15% dodatkowej ochrony przed danym żywiołem. To i tą ochronę możemy wrzucić sobie tam w tarczę zbroją. Dalej mamy ochronę przed paraliżem. Tier 1 daje nam 15% szans na to, że zneutralizujemy paraliż, który dostaliśmy. Tier 2 25%, natomiast tier 3 50%. Oraz z tego co wiem, ale nie jestem pewien, chyba neutralizuje to zawsze obrażenia od parala od graczy. Natomiast od potworów jest to 15, 25 i 50%. Z tymi w PvP nie jestem 100% pewien. Także możecie sobie to sprawdzić, jeśli kogoś to interesuje. No niestety ja nie chcę was wprowadzać w błąd. Czyli działa to w ten sposób, że jeśli mamy tier 3 imbuing w butach na paraliż, no to mamy 50 na 50, jak potwór rzuci nam parala, że go dostaniemy lub go nie dostajemy. Dalej mamy speeda, czyli tier 1 daje nam dodatkowo 10 speeda, tier 2 15, a tier 3 30 speeda. Jeśli chodzi o imbuing na kapa w plecaku, no to ten daje nam 3, 8 i 15% dodatkowego kapa. No i zostały nam jeszcze imbuingi na skille, czyli Sword, Club, Axe, Magic Level i Dist i Shielding. Tutaj mamy tier 1 daje nam jednego skilla, tier 2 dwa skille, natomiast tier 3 4 skille dodatkowe. No i tak jak wcześniej wspomniałem, imbuingi możemy wkładać kilkukrotnie, czyli na przykład możemy mieć jednocześnie imbuing na obronę przed śmiercią w tarczy oraz w zbroi, czyli to nam się stakuje. Na przykład dwa razy po 10%, czyli mamy w naszym eku wtedy 20% obrony przed śmiercią. Tak samo jeśli chodzi o wampiryzm, możemy go wrzucać w broń oraz w zbroję i też nam się to stakuje. Tak samo life leech i pozostałe imbuingi. Przy czym musimy tu zachować to, że nie wszystkie przedmioty da się włożyć wszystkie imbuingi. I teraz tak, to jest częsty błąd, który popełniacie, jak przychodzicie do mnie, żebym zrobił wam imbu, ponieważ często prosicie o to, żebym zrobił wam na przykład wampiryzm w hełmie, albo częściej jeszcze mana leech w zbroi. No tak się nie da. Jeśli chodzi o wampiryzm, możemy wkładać go tylko w bronie. Oczywiście różdżki, łuki, miecze, słody, kluby, aksy i tak dalej. Oraz w zbroje. Oczywiście jeśli mają imbuslota, bo tu musicie wiedzieć, że nie wszystkie przedmioty mają imbusloty. Na przykład imbuslota nie ma Fire Raiment. Jeśli jakaś broń ma tego slota, no to wtedy widzimy tutaj na przykład imbuments i albo tu mamy wypisane imbu, albo mamy napisane ile jest pustych slotów. Jeśli chodzi o mana licza, no to możemy go włożyć również w bronie oraz dodatkowo jeszcze w hełmy. Jeśli chodzi o imbu defensywne, no to oczywiście w tarcze, spellbooki,
oraz zbroję, przy czym tu musimy pamiętać o tym, że jeśli na przykład jakaś tarcza lub spellbook lub zbroja ma już jakąś protekcję przed danym żywiołem, na przykład w tym przypadku, jak widzicie tutaj, Lion Spellbook ma 7% odporności na lód, to w takiego spellbooka nie możemy już włożyć odporności od lodu. Możemy włożyć wszystkie pozostałe, ale nie lód. Czyli normalnie możemy włożyć śmierć, ziemię, energię, ogień czy tam świętość, ale już nie możemy włożyć lodu. Tak samo, gdyby tu był na przykład odporność na ogień, to już nie możemy włożyć dodatkowo ognia. Jeśli chodzi o krytyka, no to tutaj sprawa jest troszeczkę inna. Wygląda to tak, że krytyka możemy włożyć tylko w bronie, czyli w łuki, kusze, miecze, obuchy, topory. Natomiast nie wszystkie. Przede wszystkim w bronie na niższe poziomy nie możemy włożyć trzeciego poziomu krytyka. Na przykład w te podstawowe jakieś tam rody Wandy możemy włożyć maksymalnie drugi poziom kryta. Pierwszą różdżką, w którą możemy włożyć trzeciego kryta, jest Rod i Wand of Destruction. I chyba w tej chwili też te Jungle Rod i Wand też mamy możliwość włożenia tam trzeciego poziomu kryta. Z tego też powodu na przykład wielu magów na niższym poziomie używa Magic Sworda lub Bright Sworda, bo to są miecze, które możemy założyć magiem, mają dużo defa, a jednocześnie możemy włożyć tam trzeci poziom imbuingu na kryta. Tak samo nie możemy włożyć kryta w bronie i różdżki łuki, które już go mają, czyli na przykład tutaj Lion Rod i Cobra Wand, a także Dipping Fork mają już w sobie wbudowanego kryta. Również mają 10% szans na kryta plus mają 35% dodatkowych obrażeń. W te bronie nie możemy już włożyć imbu. Wyjątkiem tutaj są soul itemy, które mają w sobie kryta, ale dodatkowo możemy go jeszcze im dołożyć. I idąc dalej, jeśli chodzi o parala, no to jeśli buty mają slot na imbu, no to możemy go włożyć. To samo dotyczy się speeda. Cap to tylko w backpacki, buggy i kontenerki, które możemy włożyć w miejsce backpacka. No i jeśli chodzi o skille, czyli magic levele, kluby, shieldingi i tak dalej. Shielding możemy włożyć tylko w tarcze i spellbooki. Natomiast jeśli chodzi o skille ofensywne, no to wiadomo, distance, kusze i łuki. A dodatkowo też w hełmy. Oczywiście nie w każdy hełm, będziemy je mogli włożyć w hełmy dla paladynów. Natomiast jeśli chodzi o skille Sworda, chociaż Dista możemy też w Demon Helmety, także no w sumie chyba we wszystkie hełmy, poza tymi dla profesji magicznych. Tak samo jeśli chodzi o Sworda, Axa, Kluba, też możemy włożyć go w hełmy, a także w bronie. Poza tymi, które już dają nam skilla. I schody zaczynają się przy magic levelu. Magic level trzeciego poziomu możemy włożyć tylko i wyłącznie w hełmy dla magów, czyli na przykład Wielahelmaska, w Gnome Helmet, Falcon Circlet. Natomiast jeśli chodzi o inne profesje, no to żeby knightem lub paladynem móc mieć imbuing na magic level, no to żeby włożyć w niego tier 2 magic level, musimy mieć Falcon Coifa, Cobra Hooda lub Lion Sponge Helmet. Natomiast jeśli chodzi o palka, pierwszy tier imbu możemy w Dark Whispersa bodajże włożyć. No i zostały nam DPS-y, czyli konwersja obrażeń na obrażenia od żywiołu. No tu jest ta sama historia, możemy włożyć w bronie, które nie mają jeszcze obrażeń od żywiołu, czyli jeśli zadają w 100% obrażenia fizyczne, to możemy włożyć w nie na przykład imbu na jakiś tam, żeby zadawały obrażenia od żywiołu.
Jeśli chodzi o łuki i kusze, również od ostatniego Winter Update'u, czy no, generalnie od balansu profesji, możemy wkładać imbuing od żywiołów. Natomiast jeśli chodzi o łuki, imbuing od żywiołów nie działa na Diamond Arrowy. Czyli możemy na Crystalline Arrowy możemy zadawać obrażenia od żywiołów, natomiast z Diamond Arrowów już nie możemy, więc zwróćcie na to uwagę. No i to wyczerpywałoby temat tego, gdzie, jakie imbu możemy sobie włożyć. Jak widzicie, jest tego trochę do przyswojenia. No i teraz podejrzewam temat, który najbardziej będzie wielu z was interesował, czyli to, kiedy warto stosować imbuing. Generalnie warto zawsze, totalnie zawsze. Imbuing mega ułatwia grę, sprawia, że jest dużo łatwiejsza, dużo przyjemniejsza, zwłaszcza tutaj jeśli chodzi o kryta, wampiryzm i mana licza. To są trzy imbuingi, które po prostu zmieniają tą grę, obracają o 180 stopni i zawsze warto, jeśli tylko nas na to stać. Ale lepiej postawionym pytaniem jest, kiedy się opłaca stosować imbuing. No i ja uważam, że imbuingu tier 2 nie warto w ogóle, ponieważ imbuing drugiego tieru kosztuje praktycznie tyle, niemal tyle samo co trzeciego tieru, a daje połowę mniej zazwyczaj, więc po prostu się go nie opłaca. Jeśli mamy mniejszy level, możemy sobie wrzucić tier 1, wychodzi on relatywnie tanio, a już coś nam da i ułatwi nam grę, zwłaszcza że no, na małych levelach ten tier 3 no, nigdy nam się praktycznie nie zwróci, bo no, trzeba liczyć kilkaset K na taki imbuing, samo zrobienie go kosztuje 150, więc myślę, że poniżej 150 levela, czy nawet, no myślę 150, po prostu się to nie opłaca. Tak opłacalne zaczyna to być w okolicach 200 poziomu, kiedy już jesteśmy w stanie na huncie odrobić ten imbuing, żeby nam się przynajmniej zwrócił. No ale tak relatywnie to od 150 poziomu już myślę, że gra bez imbuingu nie ma tak naprawdę sensu. Na niższych poziomach, tak jak mówię, możemy sobie stosować tier 1, która jest relatywnie tania. Nie da nam oczywiście tak dużo, ale już ułatwi nam grę i już będzie się o wiele przyjemniej ekspić. Natomiast jeśli chodzi o to, jaki imbuing stosować, no to to sprawa jest już tak naprawdę zależy od ekspowiska. Standardowy imbuing umaga, no to jest dwa razy mana licz przeważnie i krytyk. Opcjonalnie tutaj można stosować do tego jeszcze, jeśli mamy hełm z dwoma imbuslotami, czyli Circleta albo Gnome Helmet, dodatkowo oprócz mana licza w hełmie Magic Level. MSi często decydują się też na Magic Level w różdżce kosztem mana licza, bo nie potrzebują aż tyle many. Natomiast ja druidem bardzo często korzystam z wampiryzmu w zbroi. No, bardzo on ułatwia gierkę druidem, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o Team Huncie, tak? Bo wtedy praktycznie nie musimy się leczyć, ten wampiryzm nam wystarcza. No i jeśli chodzi o imbu defensywne, no to już zależy typowo od ekspowiska. Jak gdzieś idziemy, gdzie tak naprawdę gramy dość ryzykownie i bardzo łatwo możemy zginąć, warto sobie włożyć czy to w zbroję, czy w spellbooka ten imbuing na odporności, bardzo nam to ułatwi. Jak robię poradniki, zawsze wam mówię, z jakiego imbuingu korzystam na danej miejscówce i jaki ewentualnie możecie włożyć. Jeśli chodzi o backpack, no to na magu też bardzo się przydaje, bo jak wiemy, mag zawsze ma problemy z capem. Jeśli chodzi o paladyna, no paladyni są w mega komfortowej sytuacji, bo ekspiąc z łukiem zawsze mają 3 sloty praktycznie na ten imbuing, więc mogą sobie włożyć kryta, HP i manę bez problemu. Oczywiście w czapkę zazwyczaj też mana, w klatę, znaczy w zbroję dla odmiany HP. I to jest taki standard. W hełmy przeważnie ląduje albo Magic Level, który zwłaszcza na tych wyższych poziomach bardzo dużo daje paladynowi do healingu i obrażeń. Natomiast na mniejszych poziomach zazwyczaj chyba wrzucamy tutaj skilla.
No i podobnie wygląda tu u Knighta. No, Knight ma o tyle gorzej, że po zmianach w slotach imbuingowych w broniach wszystkie jednoręczne bronie mają tylko dwa sloty imbu, natomiast trzy sloty mają jedynie bronie dwuręczne. No i tutaj o ile mamy, w momencie kiedy mamy trzy sloty, to nie ma problemu, bo wkładamy oczywiście kryta, manę i HP, no to przy dwóch slotach tu już wszystko zależy od tego, gdzie idziecie, czy idziecie solo, czy w team huncie. Jeśli macie problemy z wyleczeniem się na danej miejscówce, no to wtedy wkładamy manę, na przykład manę i HP lub kryta i HP w broń. Natomiast jeśli idziecie na gdzieś, gdzie ekspicie na luzie i nie macie żadnego problemu z leczeniem, no to i koncentrujecie się raczej na tym, żeby jak najszybciej te potwory padały na zadawaniu obrażeń, no to najlepszą opcją będzie włożenie w broń many i kryta. Oczywiście w hełm standardowo mana leech, w zbroję wampiryzm. No jeśli oczywiście na wyższych poziomach też knajci często wkładają w koifa dwa magic levele, bo bardzo podnosi im to leczenie z czarów. No i tak naprawdę to jest chyba wszystko, jeśli chodzi o imbuingi. Jeśli jakiegoś imbuingu tutaj w tym ostatnim podpunkcie nie omówiłem, znaczy to, że po prostu jest on opcjonalny i możecie z niego korzystać. Na przykład jeśli chodzi o dodatkową prędkość w butach, możecie sobie to imbu wrzucić w momencie, jak na przykład jesteście na granicy speed boosta na jakiejś miejscówce i brakuje wam powiedzmy te 25 czy 10 czy ileś tam speeda, żeby mieć już wcześniej speed boosta, zanim wbijecie te parę leveli, no to możecie sobie zrobić to imbu. Natomiast tak samo na antyparala, no jeśli was denerwuje na jakiejś miejscówce, że cały czas dostajecie parala, możecie sobie zrobić to imbu opcjonalnie. No i tak jak mówię, jeśli chodzi o odporności, to już wszystko zależy od miejscówki, na którą idziecie i czy tak naprawdę tam będziecie potrzebować tych dodatkowych odporności. Natomiast jeśli chodzi o obrażenia od żywiołów, no znacznie bardziej, no tutaj głównie mówię o knajcie, opłaca się kupić sobie broń, która zadaje obrażenia od danego żywiołu, bo na przykład wtedy mamy 40 kilka obrażeń od danego żywiołu i kilka obrażeń fizycznych. No a w przypadku imbuingu, no to maksymalnie 50% tych obrażeń będzie zadawanych od żywiołu, więc jest to po prostu mniej wydajne. No i w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że filmik komuś się przyda. Mam nadzieję, że chociaż częściowo niektórym rozjaśni to temat imbuingu i tego, jak to funkcjonuje. Jeśli się podobał, przydał, to pamiętajcie, łapka w górę, niech algorytm kwitnie. Standardowo, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału i chcecie być z nim na bieżąco, no to zasubskrybujcie kanał. Jeśli gdzieś walnąłem babola, bo mi się to zdarza, bo wiecie, jak nagrywa się na wolno, no to łatwo się gdzieś tam pomylić lub o czymś zapomnieć. Ewentualnie jeśli o czymś zapomniałem, to oczywiście napiszcie o tym w komentarzu. Ja postaram się to zebrać i przypnę takie rzeczy w pierwszym poście, jeśli gdzieś czegoś brakowało. No i na dzisiaj to wszystko. Ja się z wami żegnam. Powodzenia życzę i do usłyszenia. Cześć!